Dzień dobry bardzo, witamy was w naszym i waszym ulubionym podcaście NeuroFreaky i witają was wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka i Maciej Duczyński. I będziemy dziś rozmawiać na temat? No dzisiaj jest temat o tyle ciekawy, że będziemy mówili o nadinterpretacji mhm. pracy, powiemy sobie o terapii psychosomatycznej i o tym po prostu jak stworzyć takie dobre środowisko do tego, żeby dana osoba, która korzysta z naszych usług fajnie się regenerowała, i znaczy, byśmy nie narzucali presji jakieś, bo to jest jakby kluczowe, szczególnie w tematach, kiedy dana osoba ma sporo problemów. Tak, się przychodzi do nas ten jest dość rozległy, a my po prostu, jakby za w korzencie chcemy znaleźć jakąś konkretną przyczynę, jakby tak przemy, po prostu by te efekty były szybkie, 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 a to do końca tak nie działa. I jak w stanie ostrym już się do tego przyzwyczaliśmy. Że tutaj, gojenie tkanek, powoli, w pierwszym nie robisz to, w drugim to, w trzecim to, w czwartym to, w może dobrze obciążać. To przychodzi pacjent z problemami przewlekłymi, i my. Dawaj, na głęboką wodę, niech tak, się dzieje co chce. Dokładnie. A do końca często nie mamy wystarczającej ilości informacji, jest to ciężko zdobyć, jak w ogóle funkcjonuje układ nerwowego pacjenta, układ hormonalny, jak on dużo ma problemów, jak w ogóle na w ogóle jego życie na co dzień, bo my nie wiemy, czasami się to takie strzępki dowiadujemy. A jednocześnie też jest to jakby interpretacja pacjenta, według niego jak jest. Jakbyśmy mieli jakiegoś mhm. zewnętrznego obserwatora, który z tym pacjentem by mieszkał na przykład przez jakiś dłuższy czas, by się okazało, że jednak te rzeczy, które mówi nam pacjent, no to jednak nie jest to do końca tak. Odbiega trochę od prawdy. No właśnie, dlatego, że to właśnie ten, ten subiektywny obraz jest yy, często zupełnie zupełnie inny. Czyli jakby ta nasza percepcja. Jest tutaj odmienna i dosyć często zdarza mi się to, że jak pytam pacjentów o to na przykład, jak na ich życie wpływa stres, jako mają percepcję tego stresu, to dużo osób mi mówi: a No nie jest to przeważająca, powiedzmy, ilość osób, ale jednak jest ich sporo, które mówią: Nie, ja to się w ogóle nie stresuję, w ogóle się nie stresuję. Po czym no jak dochodzimy już gdzieś tam do szczegółów jakichś innych ich dolegliwości, bo oni jakby no, w, w takiej sytuacji nie zgłaszają stresu jako czegoś, z czym chcą walczyć, bo oczywiście go przecież nie mają. Ale kiedy pytamy na przykład już właśnie o sen, o spędzanie czasu wolnego, o natłok obowiązków, o jakiś natłok myśli, i tak dalej. No to gdzieś tam się okazuje, że ten stres jednak nam towarzyszy w dużej mierze, i w dodatku nie mamy często narzędzi do tego, żeby sobie z tym stresem poradzić, mhm. a jednak taka osoba nadal uważa, że się w ogóle nie stresuje. Mhm. Nie? I dopiero jakby uświadomienie sobie niektórych tych rzeczy może sprawić, że zmienia to postać rzeczy. Dlatego ta subiektywna tutaj miara, no ona wiadomo, zawsze będzie subiektywna. Bo mhm. nawet jakbyśmy tutaj używali różnego rodzaju pomiarów, kwestionariuszy i tak dalej, no to ona nadal jest czymś takim trudno uchwytnym. Nie? Więc na pewno musimy o tym pamiętać, żeby zbierać ten wywiad dosyć dokładnie i w dodatku powinniśmy też niektóre rzeczy starać się wyciągnąć tak troszeczkę jakby między wierszami, ale jednak w taki dosyć świadomy sposób i oczywiście tego nie nadinterpretować. Tak, ale to też te wyciąganie między wierszami jest o tyle trudne, że to może trwać stosunkowo długo, mhm. dlatego że postawmy się w roli pacjenta, który przychodzi do nas na, przykład na pierwszą wizytę i on po pierwsze nie wie, co będziemy robili, nie wie w ogóle czasami się zachować, stresuje się też. Wiesz, wielokrotnie mnie też zauważyłeś, że przychodzi pacjent, ty badasz mu sobie tętno na początek i się okazuje, że on jest bardzo wysokie. Dlatego, że jeszcze nie wie, czego się spodziewać, mm -hmm. nie był na przykład na tego typu terapii. Tak. Być może już jest po wywiadzie i teraz łączy te fakty, jakby, kurde, boli mnie pleca, koleś pytał, problemy jelitowe, czy robię badania krwi, czy badania hormonalne, na cholera mu to wszystkie te informacje. Tak, i tak to zwany powoduje... efekt białego fartucha. Tak, nie? i już się trochę jakby stresuje tym wszystkim, więc jest to o tyle trudne, że on będzie się koncentrował na tej wizycie. A nie na swoich przeszłych tygodniach, miesiącach, mhm. więc ciężko to wyciągnąć. Zobacz na przykład, że często jest tak, że pacjenci na trzeciej wizycie się coś przypomina. Jakiś uraz konkretny i tak dalej. Jak ostatnio pracujesz z pacjentem jednym. No i został już, on tak, cień problemu został. Już naprawdę jest mega fajnie, został cień problemu. No i sobie sprawdzamy, z czego to może wynikać. tak? I tam sprawdzamy sobie dysfunkcję w biodrze, spoko w kolanie, kostka. Niefajnie. No, i pytam się, miał pan jakieś urazy tej kostki? O czym wywiadzie, jakby nie zgłaszał takich rzeczy. On wid o kurde, pamiętam dwa razy i to raz tak mega poważnie, mega poważnie, tylko chyba skręcone. No i mów, nie mówię mu, że wiesz co, dałeś ciała, bo. Trzeba było powiedzieć na pierwszej wizycie, nie? Tak, dokładnie. No. Tylko mówi, okej, okay, dobra. Nie pytam też o to, przed innymi problemami, w ogóle nie skończyłem dolnej, ale ten problem mm -hmm. dziś nam po prostu jeszcze widać, że był to pewnego rodzaju problem takiego całego łańcucha. A więc jakby rozszerzyłem te pytania i te sprawdzanie na rzeczy trochę bardziej odległe, i tam wypadło gdzieś, że taki uraz miał miejsce. Więc też się nie dziwimy, bo my czasami też oczekujemy trochę za dużo od tych ludzi naraz. Mhm. Tak, tutaj myślę, że też dobra jest perspektywa też bycia pacjentem. Mhm. Mi to osobiście dosyć dużo dało, że jak zacząłem częściej korzystać z pomocy kolegów i koleżanek po fachu, to się nagle okazało, że rzeczy, które mnie wcześniej trochę dziwiły, właśnie to, że na przykład można nie pamiętać tego, że miało się dosyć poważny uraz, okazuje się, że jednak po prostu tak jest. Mm -hmm. nie? Tak się też dużo osób z naszego środowiska śmieje, że zawsze mówimy, że dobrze, proszę się położyć na przykład na brzuchu, ktoś się kładzie na plecach, albo odwrotnie, to ja generalnie robię dokładnie to samo. Raczej odwrotnie, czyli ty mówisz, proszę się położyć na plecach, bo my zawsze ja za, ja, często a ja, my ja ja tak. pach, na brzuszek i masuj plecki. Tak, albo tak, albo tak, nie, więc w yy, zależności od tego, co gdzieś tam potrzebujemy zbadać, ale no okazuje się, że też reaguje na wizycie dosyć podobnie mimo wszystko, jak ten te pacjent, który już kilka nie? razy był na terapii, bo ja mniej, mniej, mniej więcej chociaż wiem, czego się, czego się spodziewać. Tak. Słuchajcie, a my ten temat też trochę tak dzisiaj spontanicznie w miarę wyszedł, dlatego, że tak rozmawialiśmy sobie o trochę o tej naszej metodzie, bo oczywiście my bardzo mocno zwracamy uwagę na triadę zdrowia, no i tam jest Temat też oprócz struktury, która jest bardzo popularna, wszyscy wiedzą jak z tym pracować, układ trzewny, no to tam chemia też jest, powiedzmy, dajmy sobie sprawę zrobić. z tego, że okej. Okay. No to oczywiście trzecią komponentą jest temat um, psychosomatyki, czy jakby emocji. No i yy, my mamy cały czas jakby taki rozkminy, yy, czy tak, okej, okay jakby wchodzić w to bardzo na szkoleniu, czy nie, nie wchodzić za bardzo, czy w ogóle wyrzucić to, czy rozbudować to, czy może z tymi ludźmi zaopiekować, bo temat jest o tyle problematyczny, dzisiaj fajnie powiedziałeś to, że oczywiście to jest bardzo ważne, żeby to, co my robimy nie było w żaden sposób na z psychoterapią, mhm. bo to nawet o psychoterapii nie stało. Punktem jest to, że po naszej pracy i po pracy psychoterapeutycznej pacjenci czują się lepiej, bo my o tym wiemy, że emocje, umysł, ciało to jest ze sobą ekstremalnie związane. I często jest tak, zauważyłeś pewnie, że nawet nie wchodząc w tematy emocjonalne, pacjent mówił, że kurde, wiemy co, jakby czuje się psychicznie lepiej po tej pracy. Mhm. Zdarzało ci pewnie tak? Tak, 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 pewnie. Że na przykład pacjenci, którzy mają depresję, pracujesz sobie z nimi... Manualnie, zaleciliśmy elektrosymulację nowobłędnego i tak mm. dalej, jakiś lekki ruch, i się okazuje, że. że ich... dużo się zmieniło. Nie? Tak, czują się lepiej. Oczywiście nie powiedziałbym nigdy, że leczymy depresję, bo to e, może nie, być trochę nie. zbyt skomplikowane, natomiast możemy takie leczenie wspomagać. I jeśli chodzi o psychosomatykę, też możemy wspomagać ich zdrowie, tylko że te rzeczy, które nam wychodzą, na przykład w takich, takiej pracy psychomastycznej, to jest pewnego rodzaju podpowiedź. I to jest tak, że mi ostatnio się fajna rzecz podobała. Jak mieliśmy tutaj kurs z kubostępnikiem, mm -hmm. trochę tak też pracowałem w ten sposób, ale tam mi tam siadła jedna rzecz fajnie, że jak pracujemy sobie w kosomatyce, wchodzimy sobie na przykład na linii życia, próbujemy zbudować jakieś drzewo transdycyjne i tak dalej, to tam potrzebujemy wyciągnąć minimalną ilość informacji, która maksymalnie przysłuży się na aktualny stan. Czyli nie to, że będziemy się taplali, wiesz, w przyszłości itd. i tak dalej. I to taplanie spowoduje, że ja się wyciągnę trochę wiedzy do teraz, Tak ja mam tam minimalną ilość wiedzy wyciągnąć z tego, co mi tam ciało podpowiada, bo to ciało nas fajnie prowadzi, czasami jak zarączkę, żeby maksymalnie przejść do na teraz. Czyli kluczowe jest to, żeby po prostu fajnie się czuć mhm. teraz. No, żeby momencie, zrobić tą nie? robotę na. Dokładnie. Na i już. sam jest tak, że brakuje jakiegoś elementu łączącego, że na przykład ja nie wiem, dlaczego tak ciężko mi idzie, Praca nad sobą, tak? Tak wolno mi idą te efekty pod kątem dysfunkcji, jakiejś bólu kręgu, supa i tak dalej. Mimo tego, że mam fajną dietę i staram się żywić nieźle, to kurno cały czas jestem i to nie tak. Jak trzymam się na przykład tego żywienia, to jest dobrze, ale sobie tam trochę pozwolę na jakieś odstępstwo lekkie. Nie to, mhm. że tam ktoś teraz będzie po prostu alkohol wiesz no <totop> tylko tam lekkie że tam stwierdzi, a nie ma celiaki na przykład, ale tak sobie tam dwie bułeczki zje. No i się okazuje, no kurde, coś jest nie tak, katastrofa po prostu. Wychodzi mi, że teoretycznie jakby nie mam jakiejś alergii na dany produkt, ale tam trochę zjem i już jest niefajnie. Mhm. No to tutaj na przykład zespół jelita mhm. drażliwego jest takim dobrym przykładem tego, jak bardzo ta, ta oś mózg jelita mhm. jest w tym wszystkim istotna i myślę, że to jest w ogóle Flagowy przykład tego, że na nasze samopoczucie składa się. Składają się w sumie wszystkie trzy elementy, mhm. nie? No bo tam mamy i komponentę to właśnie trzewną. Na pewno z jelitami w takich sytuacjach jest z czym pracować. Praktycznie wszyscy pacjenci z IBS-em zauważają, że ich stan emocjonalny mhm. i nasilenie stresu wpływa na ich dolegliwości, a jednocześnie bardzo często Przychodzi też trochę takich tematów strukturalnych, chociażby samo napięcie powłok brzusznych, klatki piersiowej, kręgosłupa lędziowego, nie? więc takie coś, co już no też jakby zupełnie medycznie da się wychwycić, że, że taki temat jest. Tak, i wiesz, Jerzy, co Iry, to wrażliwe jest o tyle fajnym tematem, że ono, te, te komponenty są różne i nam te komponenty w trapie też wychodzą często różne. I jakby kluczowe jest to, żeby często nie nadinterpretować tego, że wiesz, wychodzą, bo na przykład, wychodzi na przykład temat Jelit, wychodzi nam duży kontekst emocjonalny, wychodzi nam nawet konkretne tematy, jakby jakie emocje, tak? Gdzieś tam w ogóle Idę to gruby jest w ogóle fajnym tematem, bo w ogóle ta somatyzacja emocjonalna jest bardzo mocno powiązana z tym, jaką funkcję pełni dany narząd. wiesz, mhm. jakby Jelit, no to co ono ma za zadanie? Ona ma za zadanie przerobić. To, co tam jakby mm -hmm. wrzucamy do siebie, jakby wyrzucić. I na przykład w sytuacji, kiedy na przykład jest jakiś temat, który powinniśmy już dawno przerobić, i odpuścić, wyrzucić, jakby Dan minęło koniec, nie ma co rozgrzebywać, jakby trzymasz to w sobie, no to się może okazać, że to się może somatyzować pod postaci, właśnie problemu z jelitem. Tylko, no jakbym nigdy nie powiedział tak, że słuchaj, ten poczucie winy do kogoś tam, okay. to przez to masz problem z Elitem. Mm -hmm. To jest no jedna tak, z nie składowych. Ja nawet nie wiem, czy to jest fakt po prostu. Mm -hmm. Ja się mogę zapytać, hej, jakby czy coś ci mówi temat poczucia winy, Ktoś mówi, że. Mm, nie. No jak on mi powie, że nie, to znaczy, że nie. To znaczy, że być może to jest fajne. Uh, on nie chce tego poruszać, przy mnie w danym momencie na przykład. Tak. Bo się może okazać, że ja nie mogę pchać, że słuchaj, przypomnij sobie, silne poczucie winy. Do kogo? Do kogo? do kogo je Dawaj, miałeś? Mów, tak? mów. Albo do kogo masz je jeszcze, tak? No bo my pracujemy tak. z tematami, jakby z teraz, tak? Mhm. Więc do kogo masz. Mówi, nie, no jest spokój. Mów! Dokładnie, jak A, na tak. przesłuchaniu. Jednocześnie też nie musi mówić, to ja nie jestem psychoterapeutą. Psychoterapeuta, u psychoterapeuta też nie trzeba mówić, na no nie jakby no, no. fajnie powiedzieć coś, no bo jednak ta terapia składa się z, z rozmowy. Z rozmowy. Więc trzeba coś powiedzieć, wypadałoby coś powiedzieć. Może nie od razu, trzeba dać przestrzeń, może na kolejnym mhm. wizycie. E ale tutaj nie trzeba tego robić bo nawet jak coś nam wychodzi to chodzi o to żeby pacjent sobie jakby to połączył te kropki czyli po prostu uświadomił sobie tak. jakby samo połączenie no bo też to o czym nie powiedzieliśmy a co jest istotne że właściwie czym się też różni ta nasza praca od psychoterapii bo już mówiliśmy o tym że to w ogóle to nie jest to samo tak. więc naszym zadaniem jest przede wszystkim poprawić Stan zdrowia pacjenta przez przerwanie tego połączenia, tego patologicznego połączenia między jego stanem emocjonalnym a jego ciałem. Mhm. Czyli chodzi nam raczej o pomoc tym osobom, u których te kwestie emocjonalne mogą wpływać na przykład na ból barku, mhm. na ból biodra, i często samo uświadomienie sobie Pewnego połączenia, pewnego stanu, już jakby po prostu przekłada się na to, że nam się te, jak powiedziałeś, fajnie kropki nam się połączą, mhm. i część tego tematu, tą właśnie związaną z konkretnym stanem emocjonalnym, jakimś wydarzeniem, nam po prostu przechodzi. Tak, znika. Czasami, oczywiście, wymaga jakiejś dodatkowej pracy, jakiegoś dodatkowego zaangażowania ze strony no, zazwyczaj pacjenta. Ale jednak chodzi o przerwanie tej somatyzacji. Mhm. Żeby też to było jasne, nie chodzi o to, że ktoś do nas teraz będzie przychodził, mówi, że ma słabą relację z mamą, a my mu zrobimy terapię manualną i powiemy słuchaj, twoja relacja z mamą jest naprawiona, spoko, idźcie, dajcie sobie po buziaczku, jest już git. Nie? Broń Boże, to nie jest coś takiego. Nie. Nawet wiesz, psychotrapeuta nie może tak powiedzieć. Oczywiście, że nie. nie wiesz? <grystanie> że już to załatwiłem tak. za ciebie. <grystanie> tak. Przegadaliśmy, Przegadaliśmy. To, się, wiesz, no? Wiesz, może okazać tak, że na przykład być może jest to możliwe, że myślisz w kategoriach jakiegoś problemu. Na przykład no nikt będzie ta relacja z mamą. No nie? No, no, no. Racja z mamą, jakby myślisz sobie o tym, no i po pierwsze możesz ocenić, jak one z dużym problemem według Ciebie. Ty sobie, że na przykład 8 z stres na Jak myślisz, o temacie, to jest stres na 8. Na co oczywiście bardziej interesuje, tak? Co ty czujesz w ciele teraz? Ktoś mm -hmm. mówi, że tu mnie ścisnęło, czuję dyskomfort, tu mam jakieś mrowienie, tu w ogóle nie czuję stopy. Moja pacjentka z ostatnio, fajna sytuacja, mówi, panie Patryku, bo dziwna sprawa. Ona jest już takim, bym powiedział, dość zaawansowanym pacjentem, takim fajnie czującym. jednocześnie, e, panią doktor. Więc fajnie, tam na sobie tam dużo rzeczy wypracowałem, że to bardzo mocno pomoże w pracy lekarza. Natomiast mówi, kurde, pokłóciłam się z mamą i tak zaczęła bolić stopa. <laughs> tak myślałem, czy nie uderzyłam się, czy coś nie zrobiłam, ale nie. Po prostu... Po prostu A później tak. jakoś tak jak zeszło to ze mnie, tak odetnę i, i przeszło mi. Ciekawe, zbyt różności. Ja o tym zacząłem mi tłumaczyć, jakby, e, co, jakby, jakby pod kątem jakby, jakby to może symboliki ugryźć, różnych nie? części ciała, mhm. co to może znaczyć to, nie? No i tam było tak, że. No, bo jakby widać, że to mi się do w głowie. E, fajnie. Natomiast. E, kurde, widzisz teraz tą sytuację z pacjentem? Po prostu się wybiłem z tego. Taka wstawka, która mnie po prostu rozproszyła. No tak, a, bo mówiliśmy po prostu. A że wkładamy, tak, że właśnie, że wiesz, to co tak. czujesz w ciele, no nie, że ktoś powie, że okej, okay, na 8, ale czuję właśnie tu, ścisk, tu, ścisk, tu, ścisk. I my możemy jakby pomóc mu przepracować, że on na przykład. Później, po naszej pracy, nie wiem, czy to jakby jednej wizycie, dwóch, trzech, pięciu, whatever, na przykład myślę sobie o tej sytuacji, mówi: Kurde, jakby nie czuję tych wszystkich napięć, które wcześniej miały miejsce. Mhm. Możecie sobie zrobić taki eksperyment, że um, tylko też, jakby starać się, może to nie będzie jakaś super konkretna trauma, bo to może nie być jakby dobro obszar, bo czasami koncentrować się no, na odczuciach z ciała przy mocnej traumie, przy pracowaniu to nie jest dobry pomysł, mhm. ale możecie myśleć sobie o jakimś takim sytuacji stresowej. Nie tak, że jak myślisz, że się zaraz i płaczecie, bo to wtedy tak. nie trzeba tego otwarzać. Coś takiego wybierzcie sobie w miarę lajtowego, tak. coś, co was denerwuje, ale nie jest też jakimś Dokładnie. dużym problemem. Ja się na przykład tak. kładę i sobie tę sytuację wyobrażam, dużo szczegółów i pomyślcie sobie, jak się czuliście, na znaczy, można sobie zrobić taki skaning ciała wcześniej, że mhm. w ogóle na, na sucho nic jeszcze nie robię, robię scanning ciała przed, a później robię sobie odtworzenie tej sytuacji, dużo szczegółów, dużo wrażeń, dużo obrazów, jeżeli jest taka możliwość i w tej sytuacji czuję, co się w ciele zmieniło. I to może być bardzo zaskakujące, tak? I my chcielibyśmy, żeby nie było tej komponenty z ciała w sytuacji, kiedy ja myślę o danej rzeczy. Żeby to było luz. I to jest fajne, bo jak się okazuje, że moje ciało już tak agresywnie reaguje na tę sytuację, to mi jest po prostu łatwiej. Jakby jak potem ta sytuacja się dzieje, to ja nie mam, wiesz, jakby oddechu spłyconego, napięcia w ciele, więc ja mogę z tą sytuacją się skonfrontować na przykład. Ale ja nie mogę powiedzieć, na przykład, że potrafi. Przepracowałem twój temat z matką. Jest załatwione idź w świat, i lecz innych. Tak, tak. tak. No, do, dokładnie tak. No, tylko żeby też... zobaczyć, co się wydarzyło. No, jakby taka. No właśnie. Tak, a zawsze to też, też jest jakby taki proces, można powiedzieć, nauki mhm. naszego mózgu. Jakby no, te wszystkie, bo to też czasami brzmi trochę. Magicznie mhm. I nie wiem, czy dobrze jakby jest to zrozumiałe dla, y, dla naszych słuchaczy, ale generalnie no, to też się rozbija po prostu o funkcjonowanie naszego mózgu. Mhm. Y, I nasz mózg nie do końca sobie zawsze jest w stanie zdać sprawę z tego, czy coś jest prawdą, czy nie. I na ten temat już naprawdę powstało masę grubych y, książek, że nasza pamięć jest y, dosyć zawodna to raz a dwa że no jakby każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego że jak nawet myślimy o czymś co jest dla nas irytujące czy gdzieś tam nas po prostu wewnętrznie boli co nawet tak nazywamy, z racji mhm. tego, że ten ból nie marzy, jest fizyczny, no to zmieniają się te nasze parametry takie autonomiczne. Czyli możemy nawet po prostu zaobserwować to, że robiąc takie ćwiczenie, o którym mówiłeś, może nam się przyspieszyć oddech, może mhm. nam wzrosnąć tętno wyraźnie, ciśnienie krwi. Więc dzieje się tak dlatego, że nasz mózg nas przygotowuje do wykonania jakiejś. Fizyczne, fizycznej reakcji w tej konfrontacji. Mhm. Więc jeśli ja sobie na przykład bym wyobraził, że jestem w niebezpiecznej sytuacji i mam się z kimś skonfrontować, uciekać, walczyć, cokolwiek, no to oczywiście będę miał realny wyrzut adrenaliny, kortyzolu, jeśli będę o tym odpowiednio długo myślał, żeby ta ścieżka, tak, tak zwana brudna tutaj mhm. zadziałała. Więc zaczną mi się też w związku z tym somatyzować pewne napięcia, właśnie chociażby w związku z tą zmianą w działaniu układu autonomicznego. Ale nasz mózg jest na tyle plastyczny, że my często wyrzucając niektóre rzeczy z tych ośrodków limbicznych na wierzch do tej naszej najnowszej części mózgu, do płata czołowego, który odpowiada za to właśnie nasze człowieczeństwo, za planowanie, kreatywność, jakby za świadomość też w ogóle niektórych rzeczy, mhm. to akurat też kora wyspy za to odpowiada, to nagle się może okazać, że te nasze reakcje lękowe, stresowe są mniejsze, ale też, że nasz układ autonomiczny nie wpompuje nam od razu dużej ilości krwi do mięśni, nie wywoła ich sztywności, więc my też możemy się z tym już czuć zupełnie inaczej, jeśli nasz mózg zorientuje się, że coś nie jest prawdą. Tak? Więc to też jest w pewnym sensie proces uczenia i obserwacji, i tego typu terapie dają nam jakby możliwość wglądu do tego, że nawet jeśli my sobie uświadomimy, że to, co się dzieje, bez względu na to, czy to jest w naszym umyśle, czy nie, jeśli oddziałuje na nasze ciało, to my możemy po prostu przerwać tą nitkę. Mhm. Więc brzmi to czasami dosyć magicznie te, te różne rzeczy, o których opowiadamy o psychosomatyce, no i jednak są to po prostu zjawiska. W dużej mierze fizjologiczne, a część po prostu jest jeszcze mocno niepoznanych. Tak. I to jest o tyle ciekawa reakcja, że na przykład osoby, które powiedzmy, nie bawią się testami nerwomięśniowymi, wiedzą o tym, jak to wykorzystać, to też można, już pewnie zauważyły, na przykład, że jakby ten stan mentalny pacjenta, który jest teraz, bardzo mocno przykłada się na tym, jak powiedziałem wcześniej, jeżeli zmienia się tak naprawdę odpowiedź hormonalna, tak, praca kortyzolu, jakby zaangażowanie tutaj, jak możemy powiedzieć, ciała, takie reakcje autonomiczne w sytuacji, kiedy my o czymś sobie wyobrażamy, bo jakby, nie wiem, czy dużo osób zdaje z tego sprawę, ale dla naszego mózgu nie ma do końca znaczenia, czy coś się dzieje fizycznie, czy my sobie coś wyobrażamy. Mhm. Te reakcje mogą być identyczne. Tak. A, a nawet mogą być czasami i, i jakby intensywniejsze w sytuacji, kiedy my sobie wyobrażamy, bo jakby jest to przestrzeń. Tak. Jakby nie mam takich hamulców tam, że nie, i nie ludzie, jak ja zareaguję, tak. jak oni za y to postrzegać, y <grym> więc może być jeszcze intensywniej. Tak, w dodatku my jeszcze mamy y jako ludzie y tą zdolność i. Y Trochę mi brakuje słowa, ale taką skłonność do takiej katastrofizacji. Mhm. Czyli rzadko kiedy nas w życiu prawdziwym spotyka jakaś sytuacja tak fatalna, jaką my jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. I to też dzięki, dzięki temu przez ciało migdałowe. No, i tak naprawdę dzięki niemu też, no bo to jest struktura w mózgu, którą często obwiniamy o lęk, depresję i w ogóle całą masę różnych rzeczy, tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ona też niektóre rzeczy z tych robi po to, żeby nas ochronić przed czymś. Jakby Ufnie. biologicznie do tego służy. Tak. Żebyśmy my, wiedząc o tym, że coś może nas spotkać złego, no to żebyśmy po prostu nie leźli kolejny raz w to samo miejsce, gdzie ktoś nam może złamać nogę. Mhm. Na przykład. Dokładnie. I, I kończąc właśnie tutaj tą moją wypowiedź, że na przykład czasami jest tak, że pacjent wejdzie w jakiś stan, bo podrzucimy mu jakieś, nie wiem, zadamy mu jakieś pytanie, on zacznie sobie coś odtwarzać i tak dalej, bo my często nie doceniamy pracy swojego mózgu. W sensie sytuacja jest taka, że jak um, może być tak, że damy mu jakieś pytanie, typu czy na przykład, jak wcześniej, czy te wyrzuty sobie coś ci mówią, to często jest tak, że po prostu od razu... Tf, 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 Momentalnie, jakby od razu sytuacje, które mogą mieć miejsce i to się od razu przekłada na test nerwomyślniowy. Robię sobie testy i wskazuje, że brzuszek fajnie działa, to mi nie działa. Ale to może też w drugą stronę działać. Jeżeli przyjdzie do mnie ktoś i na przykład ja sobie go testuję i mam jakieś zaburzenia, to on na przykład odtwarza sobie jakąś fajną sytuację, jakąś, nie wiem, sytuacje zdrowiej, jakoś w, 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 jakoś wizualizacja na przykład albo nie wiem, przypomnę sobie miejsce okres czasu kiedy w ogóle było wszystko super kiedy go nie bolało jest fajnie to się okazuje że wykonuje te testy jeszcze raz i one inaczej w ogóle działają mm -hmm. Przecież przy testie występował ból. Później ono otworzył jakąś fajną sytuację kiedy w ogóle cieszył się kiedy w ogóle czuł się bardzo dobrze miał dużo ilość energii. I ja się okazuje że to stworzenie tej takiej odtworzenie Dobre, tego dobrego czasu i miejsca, kiedy wszystko było w porządku, przyłożyło się na to, jak działa teraz jego ciało. to też jest takie fajne, jak my działamy, i czasami ktoś na przykład mówi, że te testy są bardzo subiektywne, bo się wszystko zmienia. No, bo się jakby zmienia to. To ciało co, jak... się zmienia i nasze odpowiedzi neuronalne tak. też się po prostu Dokładnie zmieniają. Cały czas. Mhm. Natomiast docelowo my dążymy do tego, żeby się tak dynamicznie nie zmieniały. Tak? Bo chodzi o to, że kiedyś mieliśmy kurs masażu tkanek Moki, i mentem kursie, robimy takie lekkie wprowadzenie do testów form żeby na przykładzie na przykład stawu kolanowego, najczęściej robimy na przykładzie kończyny dolnej, o, wybić bardzo dynamicznie ludziom, że to nie jest tak, że praca manualna wpływa na rozwinięcie tkanek, a trening na wzmocnienie, żeby to raz o dobrze im skutecznie wybić, że jednym i drugim można takie same efekty osiągnąć, jak jest to dobrze dobrane. To była taka sugestia kiedyś, że testujemy sobie tych ludzi. Jakoś tak wypadło, że Część testów była przed obiadem, a część testów była po obiedzie. Jakoś tak się nieczęśliwie złożyło. No i ludzi okazało się, że bardzo dużo osób po obiedzie funkcjonuje dużo gorzej. I oni mówią: Te testy są beznadziejne, dlatego że taka pierdała jak jedzenie wpłynęła na to, że w ogóle dużo osób nie działało. Nogi się wyłączyły, bioderka nie działa tak jak powinny, bo te testy są dość wrażliwe i prawdopodobnie większość osób, które tutaj były, to tak albo po prostu nie powinny jeść rzeczy, które na przykład były na obiedzie, to mogą być dobre jakościowo rzeczy, ale po prostu nie dla nich. Albo się okazało, że po prostu strzeli sobie czwartą kawę w ciągu dnia i to nie jest dobry pomysł. Obiad, czwartą kawę i ciasteczka, cukierki i tak dalej. I się okazało, że my nie pomyślimy takich reakcji, tak? Tak samo pod kątem emocjonalnym, jak i pod kątem chemicznym, że lekki stres, no bo to jest lekki stres, no taki obiad, plus kawka, plus ciasteczko, to jest lekki stres naszego ciała, mhm. który powoduje aż tak wygórowane reakcje. Coś jest nie tak. Jest jak właśnie ta współpraca jelita, mózg, ciało w jakimś momencie zaburzona. I my tak ma do tego dążymy, tak? bo my chcemy do tego dążyć i pewnie przyroboci też do tego dążyć, żeby osoba, która do nich przychodzi, była troszeczkę bardziej odporna na stres docelowo. Mhm. Które de facto jest stresem, który, tak jak powiedziałeś wcześniej sobie, trochę sami sobie. E, Nadinterpretowaliśmy, fundujemy. tak? Mm -hmm. Fundujemy to jest jedno, fundujemy, może fundujemy i, to jest złe i, słowo. I, i tak, no wiem. E, podkręcamy go, no podkręcamy nie? Podkręcamy, no tak, i, i nadinterpretujemy. Ale też nie? podkręcamy go z jakiegoś powodu, bo e, ja czasami pytam się pacjentów, jakby czy oni sobie zdają sprawę, jak dużo rzeczy w ich dziele dzieje się poza ich świadomością? I jak decyzje podejmują w ogóle nieświadomie? I to jest automat. I oczywiście większość osób mówi, że 50% na przykład na mnie, no. to 60%. Jakby naprawdę bardzo mało osób jest, żeby tak rzeczywiście powiedziało tyle, ile jest, a to się często mówi, że powyżej 10%. Mm -hmm. To jest automatyzm. No tak. Więcej to wynika z czegoś. Więc ta interpretacja jest często uzasadniona, że to, tak jak powiedziałeś wcześniej, nasze, cia nasze ciało, może być, że nasza podświadomość, która dość mocno współpracuje z naszym ciałem, z naszymi reakcjami z ciała, to jak ładnie to powiedziałaś, ma. W sumie jedno zadanie: przetrwać. No i w sumie to się udało. no nie? Bo ktoś z przyszedł do gabinetu, to znaczy, że przetrwał. Tak, nawet wyszedł z gabinetu, więc tak. też przetrwał. Tak, tak ono nie ma zadania typu, że ja przetrwał w pełni szczęśliwy i miał satysfakcjonujące życie, mhm. wyciągnął z niego ile się da, tak. tylko po prostu przetrwał. No, ni niestety yy, właśnie nasz mózg jest tak zbudowany, że biologicznie dla nas jest yy, istotne to, yy, że musi nas ostrzegać przed niebezpieczeństwem, mhm. a samo wskazywanie nam tego, co jest dla nas miłe i korzystne, yy, sprawia tylko, że jest miłe i korzystne, mhm. nie? ale jednocześnie nie zwiększa naszych yy, szans na przetrwanie. Okazuje się, że mamy faktycznie yy, strukturę która, o której zresztą już dzisiaj wspominałem, która odpowiada za nasze poczucie świadomości, szczęścia, dobrostanu, no to jest właśnie ta kora wyspy. Oni stosunkowo niedawno zaczęły się też pojawiać informacje naukowe akurat w tym kontekście, bo ona wcześniej zawsze się pojawiała Prawie, albo się prawie w ogóle nie pojawiała. Mhm. To jest dziwne, bo jak starałem się poszukać o niej coś takiego anatomicznego czy, czy neurofizjologicznego w książkach, to w książkach nie ma praktycznie nic. Mhm. Że A jest? Po prostu, Skara że wyspy. jest. Jest no, na przykład no, w Atlasie, jest akurat w Szczelinie, takiej zazwyczaj gdzieś tam rozchylone, jest pokazane, że to jest wyspa. Ale jeśli ona się pojawia. W z punktu widzenia takiej neurofizjologii, to raczej procesy przetwarzania bólu, w których owszem, ona bierze udział, ale właśnie te rzeczy, takie związane z dobrostanem, praktycznie nigdzie nie są wymieniane poza badaniami naukowymi. I się okazuje, że ta część może się nawet fizycznie rozrastać mhm. i zwiększać swoją ilość połączeń neuronalnych w momencie, kiedy medytujemy, albo robimy inne dobre rzeczy dla naszego dobrostanu. Mhm. Czyli jednak, z tej biologicznej, biologicznie dla nas to jest istotne, ale w mniejszej mierze, dlatego że to już jest część korowa, czyli taka powiedzmy filogenetycznie młodsza. Mhm. Taka już cechująca naczelnych Jedynie ludzi. Kilkaset tysięcy lat. Kilkaset tysięcy lat, ale układ limbiczny jest dużo, dużo starszy. Mhm. Więc z perspektywy przetrwania to zawsze będzie ważniejsze, bo jak jesteśmy w stresie, to nam. Zaczyna spadać aktywność tych rzeczy związanych z tym, co jest zbędne. Mhm. Tak? Czyli nasz, no znowu dla przetrwania, nasza kreatywność, planowanie, to czy mamy artystyczne myślenie, czy nie, to jest w ogóle niepotrzebne. Czyli to nam odcina i włącza nam się ten nasz mózg limbiczny. A jak już nawet on zawodzi i już jesteśmy na krawędzi życia i śmierci, to nam pracuje w znacznej mierze tylko te odruchy z pnia rdzenia przedłużonego, no to tam już takie mamy typowo gadziodruchy. Mhm. Ale to też jakby widać pod kątem tego, jak później ludzie funkcjonują, że wiesz, jakby na początku to jest jakby przetrwanie jak już ono jest, powiedzmy, jakby temat jest załatwiony, mm -hmm. jestem w stanie, Czyli jakby tak jak funkcjonuje, piramidy... Dokładnie, to później mm -hmm. mogę dopiero być, nie wiem, bardziej kreatywny, skoncentrować się na sztuce, na jakimś rozwoju, gdzieś tam być, w ogóle pozwolić sobie na szczęście nawet, no bo jak walczę o życie tak. codziennie, no to jakby, jakby nie. I osoby, które na przykład żyją w przewlekłym bólu, no to też jakby, no dla nich kluczowe jest to typu, nie chcę go mieć. A mhm. coś jeszcze, no to, to nie po prostu, bo jakby nie mam zapewnionej tej najniższej warstwy piramidy, bo nie mogę schować zrobić się na niczym, mhm. bo po prostu tutaj jest spory problem. Ale to jest fajnie, że o tym sobie tak rozmawiamy, bo się okazuje, że jeżeli, e, wiesz, mniej więcej nasz polega ta terapia psychosomatyczna z punktu widzenia osoby, która pracuje z ciałem, bo naszym punktem wyjścia jest ciało. Do nas nie przychodzą ludzie, którzy właśnie mówią, że mam problem z relacją z matką, albo mam problem z relacją z pieniędzmi, i nie idzie mi, panie Patryku, coś trzeba zrobić. Chociaż byłaby to ciekawa praca rozwojowa prawdopodobnie. No tak. Praca rozwojowa. Tylko, że po prostu przychodzą i mają jakiś punkt zaczepiania ciało, tak? Narząd ruchu, układ trzewny, jakieś takie reakcje typu, tak jak teraz. O to od razu powiem wam, jak. Ten materiał wyszedł. Oto właśnie dzisiaj jest sprzedaż kursu najnowego. Kompleksowa praca z klatką piersiową. Dobrze powiedziałem? Kompleksowa terapia klatki piersiowej, mhm. gdzie dużo jest o też o dysfunkcjach typu duszności, ciśnienie takie podwyższone. Takie rzeczy, kliniczne no? problemy, które, a oczywiście jak ktoś o tym myśli, to nie, nie, nie myśli od razu typu mmm, idę do triady zdrowia, bo mam duszności, tylko, tak. chociaż to nie jest do, do marki może przyjść, nie? <laughs> tak, tylko, a on myśli w kategoriach, muszę zrobić badania kardiologiczne, bo znowu, ej, jak będę miał zawód, trochę niefajnie, tak? albo jakieś inne problemy takie, że powinienem wylądać w szpitalu, ale jeżeli już to jest załatwione i się okazuje, że nic tam się nie dzieje, czytaj większość pacjentów, które ma takie objawy oni mhm. mają czystkę w sercu, jest w porządku, wszystko, nie ma się czym stresować, to dopiero mi się w kategoriach, okej, okay, jakby, co w takim razie innego. No i się okazuje, że jakiś temat związany choćby z somatyzacją emocjonalną, albo jakieś inne czynniki e, związane z układem autonomicznym i to jest znowu fajny punkt wyjścia. Mam problemy z ciałem, bo mam duszności codzienne, ale klatka i serce w porządku, więc co dalej? Znaczy, może nie, może nie to, że w porządku, bo funkcjonalnie jest problem. Tak, ale schodzi mi jakby to ciśnienie tego, że to jest tak. coś zagrażającego bezpośrednio Dokładnie. życiu. Dokładnie. Także strukturalnie jest wszystko ok, funkcjonalnie coś jest w porządku i pytanie, jakie są możliwości? Tych możliwości jest dużo, tak? Choćby takie, że no jakby coś powoduje we mnie e, właśnie taką silną reakcję, e, bo może mu ekonomicznie jest rozchwiane. I teraz pytanie, dlaczego? Jakie czynniki go e, są w stanie? tak naprawdę to mogą być każde. Niemalże każde, nie? Niemalże każde, bo to może być kwestia urazów, a może być kwestia emocjonalności, a może być kwestia drzewnych problemów innych. Może być. Może być. Przykład z wczoraj. Mhm. Pani zgłosiła się do mnie z bólem barku mhm. i z zaburzeniem tej ruchomości tego odcinka, łącznie z kawałkiem klatki piersiowej. I pani generalnie sama zauważyła to, nawet bez po prostu jakiegoś badania jeszcze z mojej strony, że istnieje zero-jedynkowa korelacja z problemami z pęcherzem. Mhm. Że zawsze jak się nasila jakieś poczucie powiedzmy, pieczenia pęcherza, nasilone parcie, ból tej okolicy podbrzusza, mhm. mimo tego, że w badaniach moczu po siebie jest w ogóle wszystko OK to jak tylko te problemy się nasilają, a są przewlekłe, to od razu zaczyna boleć bark. Mm -hmm. o, to Nie? ciekawe, to połączenie pęcherz-bark. Rzadko spotykane. Tak, nawet no w tych kategoriach. Jak? Tak, akurat to... generalnie gdzieś tam po zbadaniu to rozeszło nam się o układ przepon funkcjonalnych, mm -hmm. które generalnie we wszystkich jest dużo do, do mm -hmm. popracowania. Okay, czyli gdzieś tam przepona incydent z takim elementem, nie wiem czy to rzędowym? Tri, triggerem, triggerem na triggerem mocnym, nie? Mhm. Ale ona też ma objawy z poziomu inne: jamy brzuszne, inne klatki tak. piersiowe, inne szyi. Tak, tak. Czyli tak, na każdej tak. przeponie jakby Na coś każdej przeponie jest, nie tak. jest, jest dużo mhm. pracy, więc ją zaczęliśmy i zobaczymy, tak. co to tam też, dalej będzie. Ale też od razu przez takie testy funkcjonalne zobaczyliśmy, że y, sama inhibicja obszaru y, pęcherza. Od razu zwiększa ruchomość barku. Mhm. Nie? Więc raczej nie myślimy o tym w kategoriach czysto strukturalnych, tylko raczej takich autonomicznych. No i w pozostałych komponentach, to też cały case. Tak. ja też kończyliśmy teraz sobie drugi moduł norskiej terapii w Krakowie. Pozdrawiam grupy krakowskiej. I robiliśmy sobie też właśnie protokół przewód funkcjonalnych. Czy takie narzędzie, które w sumie. Jest dobre do pracy strukturalnej, jakiś wstęp do pracy autonomicznej, i gdzieś tam w też może, mimo tego, że jakby nie, nie mam wiedzy jeszcze, to też tak może się fajnie. No i e, Dawid po tym kursie oczywiście pytam się ich, jakby po, po module, co tam u Was? Jak tam u Was? Jak tam w poniedziałek? Jak tam we wtorek? Pacjenci wasi. No i właśnie piszę, że nie wie, co o tym myśleć e, do końca, bo e, miał, miał pacjentkę, która przyszła z jakimś takim. Widać po prostu, że było po prostu dużo rzeczy zrobienia. Gdzie tak naprawdę, jak często nie wiadomo od czego zacząć, to fajnie stworzyć pewnego rodzaju środowisko. Żeby po prostu gdzieś tam tą osobę tak trochę pchnąć lekko w kierunku zdrowienia. Tak? Tylko, a zróbmy taki ogólny protokół, a, gdzie rzeczywiście przy okazji zobaczymy sobie, jak tam napięcia na poszczególnych jamach chciała. A przy okazji wiemy, że to docelowo, jakby prawdopodobnie nie poprawi niczego bardzo, tylko że. Trochę lepiej wszędzie. I to jest czasami dobry pomysł, bo tak jak sam, jak mnie ruchowo ktoś chciałby, nie wiem, przyszedłby i ja będę teraz chciał osiągać fajne efekty w, nie wiem, dwuboju siłowym to nie robisz od razu specyficznych ćwiczeń na dwubziłowe, tylko zobaczymy, jak funkcjonujesz, jakie masz zakresy. Czy zginają zrobimy... się kolana tak. i biodra w ogóle. Zrobimy sobie fajny, lekki trening, zobaczymy sobie, czy on będzie intensywny i tak dalej, jakie ciężary mm -hmm. możesz obciążać. Więc tutaj jest dość podobne podejście. Zrobimy takie ogólną pracę i zobaczymy, co się dzieje. No i się okazuje, że przy poszczególnych obszarach jak on sobie pracować, to była duża reakcja pod kątem drżenia, gdzieś tam e, w oddechu, wstrzymanego, gdzieś tam lekkiego płaczu, być może nawet, to już jakby zero rozmawiania, tylko po prostu robię sobie protokół. Jednocześnie, to jest ciekawe, przy kontakcie z różnymi obszarami ciała, pacjenci przypominały się różne sytuacje. Rząd gdzieś tam pracuje sobie na przykład z szyjką i ona właśnie mówi, że e, no miała niefajną sytuację pod kątem takiej agresji fizycznej właśnie obszarze szyi no i jakby okej okay. i mówi, że w ogóle o tym zapomniała więc nie może być, że to było to, że on dotno to było złe, bo przecież jej się coś wspomniało bo to znaczy, że po prostu ta e, nić, która mówi się mhm. o tym sobie jest po prostu bardzo e, gruba tak mhm. naprawdę no i jednocześnie fajnie, że to się pojawiło jednocześnie fajnie, że nie było żadnego narzucania, że o trzeba coś z tym zrobić itd. i tak dalej, tylko że pracuję sobie i jednocześnie e, przy dłuższej pracy jakby czuję, że tak rozluźniam się Czyli dalej mam w głowie tą sytuację na przykład, ale jest mi fajnie, bo być może dla niektórych osób to będzie dobry punkt wyjścia, żeby pójść do psychoterapeuty. Dokładnie. Dużo osób mhm. na przykład zauważam, na przykład po mojej pracy, że jakby kurde, no to co mam w głowie, to jest w moim ciele bezpośrednio. I jakby nie można tego przeskoczyć. Dobra, zrobimy ciało, a głowa to tam zostanie sobie. Tak jest. Tylko, że to jest po prostu połączenie, i jednocześnie oni się bardzo stresowali tym, że będą musieli iść sobie do jakiegoś specjalisty i mówić o tych tematach, bo to ich krępuje, bo to jakby mhm. ma, bo jest bardzo trudne dla nich. A tu się okazuje, że po pierwsze, jak o tym pogadają, to jednocześnie poczują się lepiej w ciele, i jednocześnie że kurde, to jest temat jakby nieprzepracowany, że ta, ta nić jest bardzo. Wyraźne i fajnie byłoby coś z nią zrobić. Więc on popracował sobie i jakby podsumował to, że kurde, nie wie, coś w ogóle wydarzyło, no nie. Mhm. Po dotykał sobie poszczególnych obszarów, i była taka silna reakcja, jakby też nie wie, czego się spodziewać. I fajnie byłoby też wiedzieć, że jak ludzie nas przychodzą na terapię, jakakolwiek ona by nie była, to my zaczynamy jakiś proces. To nie jest tak, że kończymy sobie i temat załatwiony. Tego my sobie zaczynamy. I na przykład wychodzą jakieś tematy, na przykład emocjonalne, psychosomatyczne, to jest tak, że ja powoli wrzucam w ogóle pytanie. Nie oczekuję, że on powie tak albo nie. Jak powiem to super, jak nie no, to też fajnie. Tylko to się później mieli u niego w głowie powoli. Tak, czyli powstaje jakiś tak. temat, i też może powiedzieć, że ta reakcja z ciała się zmienia pod wpływem tego, że w mhm. ogóle coś się pojawiło, jakby w tej przestrzeni terapeutycznej. Mhm. nie? Y Właśnie, tak jak mówiłeś o, o, o tym przykładzie z treningiem, mhm. to mi się akurat też przypomniał pacjent z, z tego tygodnia. Przyszedł do mnie pan, który właśnie poskarżył się troszeczkę na to, że ma duży problem z jednym i drugim barkiem, z jednym mhm. troszeczkę mocniej. I że wszystko zaczęło się od tego, że poszedł na siłownię, no bo chciał sobie po prostu trochę o siebie zadbać. Tak, po prostu, żeby trochę kilogramów zrzucić. I się tak po prostu dobrze fajnie poczuć. No, i współpracując z trenerem, od razu dostał bardzo duże ciężary mhm. do robienia właśnie gdzieś tam rozpiętek na klatkę piersiową. Taki naprawdę duży, duży ciężar. No, i mimo tego, że zaczął się ten problem bólowy barków, no to jednak cisnęli dalej tym samym ciężarem przez kilka spotkań, aż po prostu pan nie był w stanie dalej tego dźwigać, bo ten ból już był tak duży. I to od razu mi się skojarzyło jako analogia tego, co my moglibyśmy mhm. robić. Można po prostu kogoś uszkodzić tak. i znacznie pogorszyć jego stan, i jeśli będziemy próbowali na siłę od razu pchać proces do przodu. Mhm. Więc. Y Sama nazwa tego, że to jest proces terapeutyczny, powinno nam już jakby uświadamiać to, że tak po malutku sobie gdzieś tam na to wchodzimy i tak troszeczkę, troszeczkę niektóre tematy obieramy mhm. tak, z takich warstw. Y, dajemy też komuś po prostu przestrzeń do tego, żeby on był y, gotowy na podjęcie jakichś tematów, i to się przekłada na dokładnie Każdą płaszczyznę leczenia. Czy to będzie dotyczyło naszych emocji, czy będzie dotyczyło naszych struktur, gdzieś tam autonomicznych, yy, czy trzewnych, yy, czy to będzie no, m, nawet no, jako fizjoterapeuci, to chyba najbardziej do nas chyba docierają te rzeczy związane jednak z tą naszą strukturą. Mhm. No to jest tak, jakbyśmy pomyśleli, że dobrze, skoro pacjent miał wczoraj operowany ACL, no to my zaczynamy działać jak najszybciej, żeby on był jak najzdrowszy. Więc dzisiaj zróbmy. To, co się robi w ostatnich tygodniach. Mm -hmm. Załadujmy mu sztangę na plecy i niech po prostu robi pełen przysiad do ziemi, no bo to jest w sumie jakby to końcowe, co jest dla niego najważniejsze. Mm -hmm. Ale w ogóle wypadło nam z głowy to, że po drodze jest kilka yy, przynajmniej tygodni, yy, które trzeba zagospodarować w zupełnie inny sposób. I A, dla pacjenta się to skończy tragicznie. Nie? Więc tak samo tutaj myślimy o wszystkich innych płaszczyznach zupełnie tak samo poważnie. Dokładnie, chyba, że jesteś terapeutą, który na przykład miał dano operację na sobie i wie że taki powrót do zdrowia nie jest prosty i doświadczył tego na sobie i to co powiedziałeś wcześniej jest w ogóle o tyle kluczowe że fajnie byłoby na sobie doświadczyć wielu rzeczy no nie mhm. albo jednak stawiasz się w roli tego pacjenta i zauważasz że mm, takie sugerowanie mi nie jest fajne na przykład no nie? ja się czułem bardzo kiepsko po na przykład takiej pracy i jednocześnie jakby jak doświadczysz na sobie to później no, raczej też nie zrobisz tego innym ludziom. No jakby mówisz, okej, okay, to nie było spokojne. No e, więc znowu, e, jak ktoś chciałby w ogóle wejść lekko w temat psychosomatyki, wspomagać takie pracę e, osób, które mają jakieś problemy, e, powiedzmy, z, z, no też z ciałem, tak naprawdę, ale to, to komponent emocjonalny jest silna, to byłoby super, żeby wielokrotnie na sobie doświadczył takiej pracy. Bo taki psychotrapeuci na przykład. Pewnego to, rodzaju takiej superwizji, nie? I też poddaniu się po prostu. Procesowi. terapii. Bo nawet Procesu... jak wiesz, jakby, mm -hmm. ucz, po pierwsze, jeśli chodzi o psychoterapię, jakby uczysz się po prostu, jak te e, konkretne emocje mogą na ciebie oddziaływać. Między innymi. jakby są różnego rodzaju schematy na przykład. E, jak Twoje ciało na przykład reaguje. Chociaż słowo ciało to jest złe, bo oni. To jest problem w psychoterapii, że jakby oni w ogóle nie, nie uwzględniają tematu ciała. I dlatego być może niektóre procesy trwają tak długo i jednocześnie przynoszą fajnych efektów terapeutycznych. Czyli jest jakiś element brakujący, i on może polegać, że po prostu dany terapeuta nie ma wiedzy danej, albo nie uwzględnił jakiejś komponenty, na przykład strukturalnej, tak? albo chemicznej. No coś jest nie tak ewidentnie. Mhm. Nie może, wiesz, nawet psychoterapia trwać, nie wiem, 10 lat, i przychodzi ci pacjent, mówi, że ma problem z że zaczyna od razu płakać. Coś jest nie, ta, coś jest więc nie tak. tak. Coś jest można, być może można było zrobić to lepiej, bo ta praca była oparta na tylko na jednej odnodze triady zdrowia, no jakby tylko na emocjach. No bo ta praca w ta nauka trwa długo i czy to jest robione dobrze? Ciężko powiedzieć, bo pytanie jest takie, czy wsi są to dobrze uczeni też pracy z ciałem przez 4-5 lat. Zależy od uczelni, prawdopodobnie, zależy od pref osobistych preferencji i tego, z jaką wiedzę ja mam, i tak. gdzie, ile I, czasu poświęcam. Ile tak po. naprawdę w trakcie tych studiów chciałem z tych studiów tak. skorzystać. Ale <gry> ważniejsze jest to, że oprócz tego, że ta powiedzmy nauka trwa długo, to oni mają później psychoterapię na sobie. A my nie mamy fizjoterapii na sobie, a tym bardziej nie mamy psychoterapii na sobie, a tym bardziej nikt nam nie łączy tego w całość i nie mamy tego na sobie. Więc tutaj musimy troszeczkę sami zadbać o to. I tutaj kluczowe jest to, że w ciele być może też jest to możliwe, ale jeśli chodzi o tematy emocjonalne, na pewno tak się dzieje, że jesteśmy w stanie, że nasze tematy mogą trochę rezonować na to, jak ten proces wygląda. Mhm. Bo my na mamy jakiś temat nieprzepracowany, Przykład, I będziemy gdzieś tam parli, że to jest na pewno to, że to. I gdzieś nam będziemy sugerować tej osobie, tak bardzo konkretnie albo mniej, że e, takie takie rzeczy wpływają na to i na to. No bo u mnie tak jest. No tak. I fajnie, żeby tak nie było. Więc docelowo znowu się odbijamy od tego, że pracując z innymi ludźmi powinniśmy naprawdę być w dobrym stanie. Tym bardziej, że w większości mechanizm napędowy dlaczego chcę być fizjoterapeutą, psychoterapeutą jest taki, że mam ze sobą problemy. No tak. Zazwyczaj tak. Tak, coś mi boli, coś mi nie idzie, tu sobie nie radzę, więc fizjoterapeuci raczej mają więcej problemów z ciałem, a filtrapiełci mam nadzieję, że już nie mają z głową. No tak, przynajmniej właśnie ten proces psychoterapii własnej i, i tego, że jest to no, odpowiednio długi proces, no to jednak powinien coś w to wszystko wnosić. Myślę, że jest to taka fajna ym, fajny bufor. Do tego, żeby później pracując z ludźmi, po prostu nie, nie zostawiać im swoich własnych tematów. Tak. Więc słuchajcie, moi drodzy, pracujcie ze sobą, wymieniacie się doświadczeniami. Fajnie byłoby poczuć na sobie w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. I Jednocześnie pamiętajcie, że pracując z innymi ludźmi, pracujecie nie na konkretnych faktach, że na pewno to i to, dlatego że po pierwsze, nie mam takich narzędzi, żeby dokładnie wiedzieć, że tylko i wyłącznie ta kompetencja jest ważna. Tylko, że to jest, tak jak powiedział wcześniej Maciek, dość mocno a bardzo subiektywna ocena i też nasz mózg działa bardzo subiektywnie, więc też nie naciskamy, nie przemy i pamiętamy o tym, że my jakiś proces rozpoczynamy, a kiedy on się zakończy? Ciężko powiedzieć, może nigdy. Może do końca życia będzie trwał, ale jakby, nas nie, jakby nie interesuje nas to, żeby zakończyć dany proces, tylko żeby dana osoba z danym tematem czuła się lepiej żeby jej ciało funkcjonowało lepiej, a to, czy tam ktoś ma dalej te problemy z matką, czy niekoniecznie, to jest w ogóle całkowicie nieistotny temat. Tylko jak jego ciało funkcjonuje w sytuacji, kiedy na przykład on w tym... On powoli zbliża się temat świąt Bożego Narodzenia i bardzo dużych zaostrzeń, problemu moich tak, pacjentów różne. choćby, którzy wrócą sobie po świętach i powiedzą, że w grudniu było super, w grudniu było naprawdę nieźle. Aż do Ale, Tak, wróciłem w styczniu ja oczywiście śmieję się, co za dużo rodziny w święta trochę. Tak, tak, Trochę tak, 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 tak. jest. E, no. Więc to też może być fajne wyznaczenie tego, czy ja mam z czymś pracować, czy niekoniecznie. I pamiętajcie o tym, że te ciał umysł. Y, powinnyśmy mieć ciał umysł dusza w ogóle, ale to na razie tematu duchowościowe to nie poruszaliśmy jeszcze nigdy chyba za bardzo w Neuroflikach. Nie było. Nie wiem, czy my w ogóle możemy takie tematy poruszać może Błażej Błażej mówi, mówi, że, że możemy. To może byśmy też kiedyś się z kimś spotkali, dajcie Z no, dajcie, dajcie, no zaś, słuchajcie w komentarzu, czy, czy bo to tak, trochę poruszamy temat umysł trochę poruszamy, ciało wiadomo, no jakby, no głównie się tym specjalizujemy. Ale czy powinniśmy odrzucić ten element, który jest taki dość istotny? Odrzucić? Nie, ja po prostu naj, najlepiej się jednak czuję w tematach związanych z mózgiem, ale jak wiemy, mózg raczej nie jest siedzibą naszej duchowości. Więc nie mam o tym powiedzieć tak od pojawiać. serca wziąć. Musimy kość wziąć od, od serca. Od, tak, bo... od serca i duszy. No, dajcie nam coś w komentarzu, czy mamy szukać takich ludzi, żeby was wprowadzić w ten temat lekko. No, bo jednak takie rozkminy, czy musisz w, w, w gabinecie się pojawić taki, taki temat? pójdziesz tam pacjentów, tak trochę cię te, trochę wiesz? Ja na razie mam o tym szczerze mówiąc yy, tak, stosunkowo nieduże pojęcie, że w ogóle nie wchodzę w te rejony. Okej, okay. ale na oni tak cię trochę tak zahaczają? Czasami troszkę. Troszkę. Chcesz, że byś tak. coś nie bym powiedział na ten temat? Jak to troszkę tam tak. oni? Tak, tak. też tak, tak trochę czasu. W którym kontekście. I tak. też, jakby ja polecam książki czasami, żeby jednak, według mnie, w których mogę znaleźć jakąś na miasto odpowiedzi. Mhm. No, także słuchajcie w komentarzu, dajcie nam znać, bo może gdzieś tam w przyszłości trochę pomanewrujemy w tych tematach, i czy chcielibyście w ogóle to. A tymczasem kończmy. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i bawcie się świetnie na swoich terapiach. Ciao.